Dziesięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej wpadło w ręce policji. Zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej. Łącznie już 62 osoby usłyszały zarzuty w związku z organizacją nielegalnego hazardu. Śledztwa w tej sprawie toczą się już od kilku lat. Zatrzymania odbyły się na terenie siedmiu województw, m.in. Śląskiego. Mundurowi przyznają, że ostatnie zatrzymania są związane z ciągłą analizą dotychczasowego materiału dowodowego, który udało się zebrać w tej sprawie, Akta te liczą już prawie 1200 tomów. Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą współdziałając z Krajową Administracją Skarbową w ostatnich latach przeprowadzili kilka śledztw dotyczących zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się prowadzeniem nielegalnego hazardu. W sprawach tych oskarżono lub przedstawiono zarzuty ponad 230 osobom i zlikwidowano ponad 100 miejsc nielegalnego hazardu.